Na co dzień ćwiczą w Domu Ludowym w Kruszynie, dwa razy w tygodniu, a motywacją do ćwiczeń są m.in. wyjazdy na festiwale, szczególnie te zagraniczne. Tym razem tancerze i muzycy z Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej wybierają się do Rumunii. Cieszę się, czekałem na ten wyjazd cały rok, szczerze mówiąc. Radek to jeden z tych tancerzy, którzy stanowią trzon ponad 70-osobowego zespołu. Tańczy w zespole od ponad 10 lat. W Rumunii to będzie nasza druga wizyta. Byliśmy w Rumunii ostatnio 3 lata temu na innym festiwalu. A teraz odwiedzimy zupełnie nowe miejsce i poznamy nowych ludzi. A jak wcześniej Was przyjęto? Bardzo ciepło, bardzo miło, naprawdę podobało nam się. Poznaliśmy ciekawe osoby, z którymi mamy kontakt nawet do dzisiaj. Teraz będzie okazja do poznania nowych osób, tym razem w północno-zachodnim Siedmiogrodzie, dokładnie w Cluj. Mamy okazję w tym roku pojechać na festiwal folklorystyczny do Cluj. Jest to Rumunia, a właściwie tak bardziej dokładniej część węgierska Rumunii i tam się mówi przede wszystkim po węgiersku, a także po rumuńsku. To będzie to taka forma przeglądu, konkursu czy festiwalu? Jakoś niekoniecznie lubimy przeglądy, konkursy i wyścigi. Wolimy po prostu się z kimś bratać, być. Jest to festiwal, na którym wszyscy mają być razem. Koncerty są bardzo krótkie, 8-10-minutowe, ale wszystkie zespoły wspólnie będą gotować, śpiewać i przede wszystkim przekazywać sobie kulturę. Bardzo się cieszymy, zwłaszcza czasami jak się uda zrobić dwa wyjazdy pod rząd. To raz nam się udało zrobić takie lekkie tournée po Bałkanach. Ale zawsze wiadomo, to jest dużo pracy, ale też dużo zabawy, bo możemy sobie spędzić czas razem po prostu. Na rumuńskiej scenie zespół zaprezentuje tańce z Krakowa, Łowicza, z Mazowsza, a także nowy repertuar z Rzeszowa.